Dobra, mam już całkiem niezły zestaw map do tego sterownika. Poszukajmy teraz mapy, która nazywa się Smoke Map. Jest to limiter ograniczający injection quantity na tyle, żeby auto nie dymiło. Jest ona przeważnie za torque limiterem. Tu akurat ma wielkość 12x6 i ma taki właśnie kształt. W 3D wygląda w ten sposób i w tekście wygląda tak. Dobra, teraz ta mapa pokazuje, zapiszmy sobie ją, Smoke by Math. Oś Y to są obroty, oś X to są odczyty z Math sensora. A tutaj musimy przesunąć przecinek. Zróbmy tak. Ok. To jest mapa, która ograniczać nam będzie ilość wtryskiwanego paliwa do powietrza, które silnik zasysa, czyli smoke map. Poszukajmy sobie reszty tych map. Znalazł jedną. Ok, wiemy, że powinna być trzecia za torque limiter, więc znajdźmy ją. I to jest ta mapa. Oś X już wpisał nam poprawnie.